Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ruined King. Specjalnie szedłem jeszcze kawałek, bo myślałem, że może się typie odezmą, że o kurde, patrzcie jak wyszli żywi, co to się podziało, coś tam, no ale niestety nie. Jeszcze nikt nie wrócił z zatoki, no to właśnie stary coś się zmieniło. Dobra, odczajmy tego typa. O i proszę, wszystko co zdobyłem w zatoce, gościu chciał mi sprzedać za jakąś chorą cenę. A ja co? Ja to zgarnę za darmo. No, tę wędkę i przynętę też znalazłem lepszą. Tutaj to mogę kupić. Ale to jest jako tak, też to, jak ja coś tu mogę znaleźć. Dziękuję, to tym bardziej. Tutaj z tego, co tu ma do zaoferowania, tylko chyba pierścień mam taki gorszy. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale raczej 50. No a to zdobyłem wszystko pod też w żadnej zatoce, więc proszę bardzo, totalnie nieopłacalne było kupowanie tego, tak jak przewidziałem. Tu natomiast na start możemy posprzedawać wszystkie rzeczy, które są tutaj kupowane. Pierścień, talizma z kości jeden sprzedajemy, kamienny pierścień mam zwykły, naszynik zemowy rekina ten sprzedajemy, jeden, nie są dobre, oba pierścienie co sprzedajemy. Jest. O Boże, nie! Dobra, trudno. Kurde, już myślałem, że ten. Mogę do niego odkupić, czy nie? O, no, oczywiście, że mogę, tylko po jakiej cenie? Człowiek, leci. Dobra. Mam jakąś nową rozmowę. Tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Dobra, więc nie ma co odpoczywać. Lecimy w takim razie do Miss Fortune. Dobra, i to będzie sieć gondoli. To się chyba jeszcze. A nie, jest to jakaś. Ty, to może będziemy mogli w niej przejść. Kto wie. Tu mamy plotkę, tu jest handlarz. O! O ty, może to jest ta tablica, o którą myślałem, że jest w dokach rzeźni. Dobrze, a muszę sobie dobra, na dół i w lewo. W lewo, do góry. Yeah! Tak, to jest ta tablica. Mój bueno. Kurde, tu gdzieś powinien być taki. Chociaż nie, dobra, jak był to, żeby ktoś mnie zabrał. Taki zbiornik, gdzie. Czy zbiornik, pojemnik, gdzie Giepek dorzucał jednego. O, przepraszam. Jednego złotego krakena, żeby podbijać nagrodę, jeśli ciągle za swoją głowę. Mężczyzna w okularach wertuje stertę papieru, szukając dokumentów. W jednej ręce dzierży księgę, do której raz po raz zagląda, próbując rozszyfrować znaki zapisane na kartach. W końcu spogląda na ciebie. Co my tu mamy? Przyszłego czempionu? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? To odpowiednie miejsce. Oto tablica z listami gończymi w Bilgewater. Ja, Hugo, jestem jej skromnym powiernikiem. Z tego co wiem, MF-ka kiedyś w lore, nie wiem czy w tydzień, czy w jeden dzień, jedno albo drugie, wyczyściła całą tablicę. Sama. Także nieźle. Jaką się tym zajmujesz? Mimo, że interesuje cię namiestnik tablicy, każdego obchodzą jej zlecenia. Mężczyzna uśmiecha się szeroko. Robię to od wielu lat. Nie pamiętam już, żebym kiedykolwiek zajmował się czymś innym. Uwielbiam tak uporządkowana i prosta jest ta robota. Zajmuje cały mój czas, ale nie wyobrażam sobie innego życia. Dobra, to. A dobra, to jest dalej jeszcze. Oczywiście ta praca wiąże się z niebezpieczeństwem. Zazwyczaj umieszczam po cichu na tablicy nazwisko osoby, która mi groziła. Sprawa sama się rozwiązuje, praca ma swoje plusy. Haha, okej. Okay. Opowiedz mi o tablicy z listami większymi. Bo powiedziałem już o niej wszystko. Jest powodem i rozwiązaniem większości problemów miasta. Bilgewater nikt nie dostaje długiej szansy, a przynajmniej nie udziela jej tablicy.
Ludzie przychodzą tu z imionami, te trafiają na tablicę i ktokolwiek przejmie zlecenie, zgarnia nagrodę. Proste, prawda? Najciekawsze historie powstają między momentem przyjęcia zlecenia i odbioru nagrody. Okej, to mogę przyjąć jakieś zlecenie? Nie. Dlaczego? No myślałem, że mogę jakieś zlecenie już przy... Ej, Nie fajnie, typie, aż bym ci zdmuchnął tornadem wszystko. Dobra, to jest ta plotkara chyba. Spotkaj plotkarę, kup plotki. A za ile? A obejrzymy. Chyba sprawdzać plotki dotyczące osmiech, dzięki czemu można. Ale plotki biorą się wraz z postępem historii. No to 10 sztuk złota, okej. Okay. Krótkie życiowe, starczy swojego brata. Chyba. Kupię sobie wszystko, czemu nie? Będzie zawsze taki questy na potem. Skupiony były po grocie, dobra. Ale się będą nabijały po kolei te questy. Ale nie. Tutaj? Czy te mewki to się tam doszło? A, miałem jeszcze te sprawdzić. Miałem sprawdzić jeszcze te gondole. Będzie co? Tutaj na górę. Już jest znaczek gondoli. Jest sama gondola. Za mną jest gondola Beach, bo teraz zabierze was do wolnym miejsca wejście bezpiecznie, jak ubiegł na piecem. Okej. Zatoka Bilgewater, targowisko w Slumsa. Dobra, to lecimy do targowiska od razu. O, co to, jakiś chemtechowy ten? Jakaś chemtechowa maszyneria? Nie, chyba nie, bo chemtech to jest raczej zarezerwowany tylko dla zon, tak mi się wydaje. Dobra. I gdzie jesteśmy konkretniej? Tu... Okej, dobra, i do Miss Fortune w dół i w lewo. Spoko. Przy okazji tu jeszcze zdejmę czułki. Jeszcze tutaj z pana też nie umieszkam. Zawsze coś fajnego może wpaść. I tylko gadu gadu. A proszę, tutaj jest beczułka. A tu jest skrzynunia. Kowal. Okej, okay, co tu masz? Tarcza do rana. Przywraca zdrowie co turę, czyli ta sama co jest w miniaturze. Pistolety korsarza. Para pistoletów popularnych wśród żeglarzy z Bilgewater. To nie do MF-ki. Kordela z Bilgewater, to mamy. Tarcza krakena. Posążek rybaka. Karcimer rybaka mamy. Pawęż niebieskiego płomienia. I to mieliśmy. Trybut Willemawa. Posążek skończonymi, które zdają się poruszać. Okej. Okay. Szeroki miecz niebieskiego płomienia wykonany z brujskiej stali. To jest... No, ale ja mam chyba kordela z niebieskie, tak mi się wydaje. To jest zielone, więc to sobie. Wybieram czego. Wybieram ewentualnie pancerze. Ale nie no, jak już mówiłem, nie zamierzam wykupywać rzeczy. A co mi do powiedzenia? Nie wiem, czy z nagadania, ale to sami się nabrałem kordela strasznie nieostrzą, ale miło, że pytasz. Ludzie z tego koli prędzej ci pokroją ukradną sakiewkę, niż sobie spojrzą, tyle powiem. Dobra, co mogę mu sprzedać? Samo co u każdego handlarza. Dobra, dobrze wiedzieć. Poczułeczka. Takiego zejścia, spoko. Bo to minąłem chyba, jak to jeszcze tylko pierwszy raz do MF-ki, ale nie patrzyłem. Za oknem widać ważące się gotujące przeróżne mikstury. Ich mocny zapach mieszy się na wietrze. Aha, czy to mogę miksturki sobie uzupełnić, gdybym to potrzebował. No, szczerze wątpię, bo na tym poziomie trudności, no to raczej nie będę miał problemu z pieniędzmi. A tym bardziej jeśli chodzi o kupowanie jakichkolwiek rzeczy, ale zobaczymy. Dobra. Jest ciekawe, jak też nie powiedział. Czyli lecimy dalej. To było obok? Jakaś karczma chyba. Ale to mnie nie interesuje. Czyli teraz tak. Tu zjeżdżamy do przodu. Potem zaś wjeżdżamy. I cały czas... Nie, to tak.
wjeżdżamy prosto w prawo, w lewo i powinniśmy być o metr. To 10 minut już minęło, ja tylko idę z miejsc z punktu A do punktu B. Okej, jak uciekają, to dobrze. Na walkę nie miałem teraz ochoty. Okej. No, prawie że. O! A, oczekiwaliśmy naszego wejścia. Inspektor mówił, że wrócicie, kierujcie się od razu do salonu. Pamiętacie drogę? Górę winą do środka, drugie piętro i żadnego węszenia. Jesteście gotowi? Tak. Możecie iść. Czy tam proszę iść? Idź bezpośrednio do salonu. Come on, myślałem, że będzie jakiś przeskok. Trochę szkoda. Ale może nie wszystkiego, prawda? Dzięki temu, że postać jako tako biegnie, no to idziemy trochę szybciej niż normalnie, ale to i tak takie małe pocieszenie. No, ale też na szczęście lokacje, przynajmniej te takie miastowe, nie są jakieś mega duże. Kuccenko, daj mi fabułę. Eloi, czy ty kolekcjonujesz dziwaków? Widzę, że złapałaś kolejnego. Przybywamy z Szarej Zatoki. Byliśmy w świątyni. Obcowaliśmy z duchami moich przodków, którzy ostrzegli nas przed kolejnym Harrowing. Co? Nie może być. Tylko nie znowu. Tak wielu straciliśmy. Sara. Jesteś tego pewna? Nie chodzi o jednorazowy atak? To nie wszystko. Gangplank żyje. I to właśnie on za tym stoi. To niemożliwe. Sama wiesz, zabiłam go i zatopiłam jego okręt. Jestem dość zajęta. Nie mam czasu na opowieści o duchach. Sara, spaliłaś jego okręt i przejęłaś jego miasto, ale utrzymał się przy życiu. Nie wierzę w to. Nie mogę. Możesz i musisz, Sara. Ukradł zabytki z opuszczonej świątyni Buru w Szarej Zatoce. Jak do tego doszło? Jak zdołał uciec? Nieważne, jak przeżył. Musimy się dowiedzieć, co planuje. Oj, błąd! To żadna tajemnica. Powiedz jej. Jeśli żyje, chce się mnie pozbyć. Jakie by nie były jego intencje wobec ciebie, Bilgewater jest w większym niebezpieczeństwie. Sara, miałam wizję. Bogini chyba lubi ci je zsyłać. Nadciąga Harrowing, a to za sprawą Gangplanka. Uciekł na Wyspy Cienia, a my musimy pójść za nim. Nie wierzę w to. Tyle lat planowałam zemstę. Oczyściłam to miasto i posprzątałam po nim cały brud. A teraz okazuje się, że muszę dopaść mordercę mojej matki i znów go zabić? Sara, ja... Precz! Dla Mewki to nie są przyjemne wieści. Mogło pójść lepiej. Dziwię się, że nie było gorzej. Jej nienawiść do Gangplanka jest przytłaczająca. Nie mogę wyleczyć jej zranionego serca. Nie sądziłam jednak, że jej rany będą tak świeże. Przeszłość. Nie tak łatwo zapomnieć. Ta kobieta zniszczy każdego, kto wejdzie jej w drogę. Sara odegra rolę w przepędzeniu mgły. Widziałam to. Czekaj! Co, MFK dołącza do teamu? Już? Jeśli teraz? Mówisz prawdę,
i zbliża się kolejny Harrowing, a stoi za tym Gangplank. To muszę ochronić Bilgewater. Wierzę, że razem nam się uda. Bogini wyznaczyła nam tę ścieżkę. Dobrze. Ale cokolwiek się stanie, Gangplank jest mój. A tym razem załatwię go na dobre. Skoro jesteśmy razem, nadszedł czas. Stawimy czoła czarnej mgle u jej źródła, na Wyspach Cienia. W końcu. Ale przydałby się nam statek. Widać, że nie jesteś stąd. Weźmiemy jeden z moich, ale potrzebna nam będzie załoga. To bardzo dobry pomysł. Braum niedawno tonął i nie chcę tego powtórzyć. Mam wielu ludzi, ale potrzebujemy dobrego nawigatora. A bez kanoniera nawet nie wypłyniemy z zatoki. Chyba masz kogoś na myśli. Pewnie jak zwykle będą w dzielnicy strażniczej. Łatwo ich znajdziemy. Oby tylko nie wypili za dużo. Jeden trunek czy dwa osłodzą podróż. Ja zamierzam pić całą drogę. Wzniesiemy toast za Gangplanka, by zginął tak, jak żył. Krwawo. Yeah! Miss Fortune dołącza do drużyny. Sarah Fortune kreuje się na królową piratów z Bilgewater, a zapracowała na to miano wysadzając w powietrze okręt flagowy Gangplanka, króla łupieżców, który zabił jej rodziców. Teraz, po paru latach, włada Bilgewater twardą ręką. Ci, którzy jej nie docenią, spotkają się z szybkim i nieprzewidywalnym przeciwnikiem i pewnie z kulą lub dymą w swoich trzewiach. Miss Fortune ma bystre oko i dostrzega ukryte detale. Podczas skanowania otoczenia widzi szczegóły, które umykają innym. Okej. Okay. Umiejętność w lochu, pani kapitan, dwustrzał może trafić z dystansu do dwóch wrogów, zadając im obrażenia i rozpoczynając walkę. Gdy Miss Fortune po raz pierwszy bierze na cel wroga za pomocą mięsnego klepnięcia, za dodatkowe obrażenia nakłada wzmocnienie tej samej nazwy, czyli pasywka z Lola. Wiele umiejętności MF-ki jest silniejsze, gdy są wymierzone we wrogów z miłosnym klepnięciem. Tego w LoLu niestety nie ma, ale w sumie może to dobrze, że Q i R-ka się nie skalują i nie mają dodatkowych obrażeń. Już samo to, że Q MF-ki w LoLu po zabiciu pierwszego celu wali mocniej, to wystarcza. W każdej turze Miss Fortune otrzymuje ładunek szybkiego kroku, który zwiększa jej szybkość. Szybki krok pozwala MF-ce korzystać z błyskawicznie działać, ale wzmocnienie zostanie usunięte, gdy otrzyma obrażenie. No, czyli też podobnie jak w LoLu. Czy chcesz powiedzieć samouczek? Tak. To jest unikowany bohaterowie. Możesz dodać lub usunąć bohatera poprzez wejście w interakcję z jego portretem. Jeśli twoja drużyna jest już pełna, przed dodaniem do nowego bohatera musisz najpierw usunąć z niego tego skryptu. Wszyscy bohaterowie, zarówno aktywni, jak i nieaktywni, będą zdobywać doświadczenie za każdym razem, gdy ukończysz zadanie lub potyczkę. O, a to dobrze. Kiedy każdy z bohaterów ma wyjątkowy i przydatny zestaw umiejętności, eksperymentuj z drużyną, aby odkrywać fascynujące synergie. Dobra, fajnie, że wszyscy będą testowali expa, ale jestem troszeczkę jednak zawiedziony, że mogą być tylko trzy osoby w teamie naraz. Bo sorry, na spokojnie dałoby się zrobić walkę, gdzie byłoby sześć naszych postaci kontra, nie wiem, ileś tam wrogów. Ja rozumiem, że pewnie dość szybko by te walki szły, ale taka walka z bossem na przykład, no to byłaby o wiele bardziej przyjemna. Gdyby sześć właśnie osób, czy na przykład w tym przypadku dopiero cztery, się ze sobą ładnie, synergicznie by sobie ładnie pomagały w walce. Ale dobra, myślę, Iloia z UMF-ka to będzie dobra kombinacja. Tak, póki co. No dobra, zbierz załogę Miss Fortune. W sumie to może pobiegajmy teraz jako ona. Nic. No dobra, normalnie ten strzał od niej i tyle. A to jest stare. Czyli
Okej, gdzie? Czekajnie, tu, mapa regionu. To miejsce wygląda o wiele lepiej niż niektóre z pozostałych części Bilgewater. Z góry przepraszam, jak słyszeliście wcześniej, wentylator, ale niestety jest tu gorąco jak cholera. Pomimo tego, że godzina jest też wieczorna. Dalej niestety jest tutaj strasznie ciepło. I to jest właśnie dzielnica strażnicza. Cała dzielnica jest położona wyżej niż niektóre ze slumsów. Więc ludzie z dołu czują się obserwowani, osądzani. Nie pomaga też fakt, że Graham ma u siebie ogromny teleskop. To ten z twojej załogi? Dokładnie tak. Dom Grahama znajduje się na północnym poziomie w północno-zachodniej części dzielnicy. To mój nawigator. Izobel jest na dolnym poziomie, w południowo-wschodniej części dzielnicy. Jest kanonierką i ma prawdziwy talent do przeróżnych urządzeń i gadżetów. Kiedy zgarniemy tę dwójkę, powinniśmy być gotowi do wyjścia w morze. Miło będzie spotkać kolejne przyjazne twarze. No, takie przyjazne, to jeszcze zobaczymy, Braum. Wojny gangów szkodzą interesom. Część pierwsza z sześciu. Okej, tu się gondola odblokowała, to mi się nawet podoba. Tu jest jeszcze też szczątek fabuły, więc zabierzemy. O, i będzie gadane. Mi się podoba. Druga część. Pogadajmy. Pewnego dnia będziemy tu mieć odpowiedni budynek żołnierzy. Przypominasz mi wspaniałą wojowniczą królową z Freljordu, kapitanie Fortune. Doprawdy? Czy ona też potrafi trafić butelkę ze 100 metrów? Może i tak. Zapewne chodzi mu o Avarossę, której reinkarnacją ma być ponoć Ash. Gdzie był ten strzępek historii? Jeszcze dalej. To jest zgarniemy po kolei, co się da. Okej, naprawdę fajny rzut kamery. To jest strzępek historii. Trzecia z sześciu, czyli już połowa tamtej historii. Na górę. Co? Armia. Gdzie próbować? Na dół czy na górę? Chyba prędzej na dół, coś mi się wydaje. A patrz, dobra, to i tak muszę iść. No spoko. Proszę, chciałem iść tego fabuła. Finalnie muszę tutaj jeszcze iść po tego nawigatora całego. Tu. Jeżeli wejdziemy do niego, to jeszcze zgarniemy ten fragment fabuły. Czwarty z sześciu. Mi się podoba. Cyk. Cyk. Do środeczka. Kolejny fragment fabuły. O, jeszcze syf, chaos i rozpierdol. Książka kucharska. Czyli co, ktoś go porwał? Tak to wygląda. Krzesła zostały przewrócone. Wszędzie walają się papieżyska. Szukali czegoś. Na posłaniu jest krew, ale niewiele. Poza tym widać ślady ciągnięcia od łóżka do... Ojojoj... Miał większość jego narzędzi kartograficznych i map? Kto chciałby porywać nawigatora? Może Giepek? Pieniądze i torby z klejnotami pozostały nietknięte. Nie przyszli tu po pieniądze. Okej, myślałem, że tu jest kurde krew z szafy będzie wypływała, ale... Jednak nie. Czyli co, wypieprzyli typa przez okno? Pod drewnianą ramą okienną widać ślady łomu, otwarto okno od zewnątrz.
Czyli co, wybili dziurę, wybili okno, wyciągnęli typa na zewnątrz. Nie powiem, nawet sprytnie. Co ty zostawił? Co zostawili? Sygnet z hakiem. Uznaję. Od hardych haków. Gang Planka. To jego dawny gang. Od jego zniknięcia nie dzieje się tam najlepiej. Już wcześniej bywały z nimi przejścia, ale teraz prezentują otwartą wrogość. Być może jeśli poznamy ich motywację, zyskają przewagę. Nie przysłali okupu, więc wątpię, by o to chodziło. Graham to mój najlepszy nawigator, wątpię, by chcieli go skrzywdzić. Jest za nich zbyt cenny. Jeśli wydaje im się, że po prostu mogą go sobie ode mnie zabrać, to jeszcze zobaczą. Nie mogą go trzymać jako zakładnika, pójdziemy tam i go odbijemy. Muszą się pewnie gdzieś w tym swoim starym magazynie, bo staniemy się tam gondolą. Chodźmy. Okej, okay, ale do gondoli to na końcu. Wynajmij gondolę do magazynu. No, najpierw to się przejdziemy po resztę mordeczek. I myślę, że możemy spokojnie pójść tędy. Niby taka lokacja w miarę duża, ale w sumie to nic tam nie ma. Dobra, czyli w dół i w lewo przejść. A, dobra, czy miałem rację. Jest winda na dół. Okej. Nie mówię o sobie tym razem. O, to kolejna rozmowa. We Freljordzie rodzina jest najważniejsza. Trzyma się razem, by przetrwać. Tu jest jakoś inaczej. Ściągają tu ludzie z całego świata. Zazwyczaj sami. A gdzie nowe rodziny? Ludzie przybywający razem do nieprzyjaznej krainy. Gromadzący się przy ognisku wśród nowych przyjaciół. Ha. Musisz się sporo dowiedzieć o Bilgewater. No, trochę. Czas na ostrzał. O, proszę, czy MFK od razu ma swoją erkę na superumiejętności? Mam same dobre przeczucia. Niech ktoś wyjaśni, kto na to robi. Ja się z chęcią tego naprawdę dowiem. Trochę Bilgewater, nowy składnik. Zaraz wraca. Dobra, idziemy dołem. Już myślałem, że zdał, ale na szczęście. Boże, czemu jestem nie umiem wbić do głowy? Muszę przyjść do ciebie. Jest naładowane. Czemu nie jestem, mogę wbić? Nie tak, że się muszę jeszcze zatwierdzić ten strzał. O, tu kolejny dla pajka. Nieźle. Nieźle. Ej, nie mogę, normalnie to coś mnie atakuje, z tym mogę normalnie po prostu... Profesor Skrzejny! Aha! Jest uprzejma dla każdego nieznajomego, tylko nie dla innych brzydpłetwy. Zaplątamy się pod nogi, kiedy była jeszcze zaledwie oseskiem, ale ani na mnie nie fukała, ani nie zaatakowała. Dostawała butelkę, dopóki nie podrosła, no i taki jest właśnie rezultat. Teraz nie mógłbym się jej pozbyć, nawet gdybym chciał. Proszę, życie to umie pisać, scenariusze, co nie? Dole skarb. Czy go ktoś będzie strzegł, to jest pytanie.
Czy opowiadałem wam, jak znalazłem moją tarczę? Było tam coś o górskim trolu. Tak, to był dobry troll, ale góra była nieprzyjemna. Przywaliłem w nią. No jasne. Aj, to tyle. Czyli w sumie więcej z tego lore o tarczy, w sensie tego skąd brał ma tarczę, a.k.a. drzwi, które Orun zrobił dla trolla. Jak on się nazywał? Nie wiem, kurde. Coś tam paskuda, no nie pamiętam imienia. Ale przydomek miał paskuda z tego, co pamiętam. Ten troll, który u Orna... który Orna próbował wykiwać, a przez to sam się dał wyrubać tak naprawdę na tym dealu. Ale tylko i wyłącznie przez własną chciwość i głupotę. Dobra, tutaj mam przejście dotąd, ale tego nie chcę przejść ten. To jest gdzieś skarb jeszcze, czy... Nie, skarb, bo to właśnie ten door. 6 na 6, to już nie wiem, czy to nie jest komplet. Jeszcze jakieś banki. Tylko... Dobra, i ziomek... Aha, ziomek jest w tym magazynie amunicji, czegoś będę musiał poszukać. Dobra, czyli jednak nie będzie tak prosto, jakbym chciał. Wchodzimy. Ciekawa ozdoba, jeśli chodzi o wejście. Oto i dom, ale gdzie Izabel? Nie Izabel? Halo? Kto tam? Nie pozwolę się porwać. Izabel, jesteś tam? Zamknięte. Co ty robisz? Przestrzeń prowadzi otworzyć drzwi i ostrzegam. Izabel, to ja, Sara Fortune, twoja kapitan. Wskazuję ci otworzyć drzwi i wrócić do załogi. Tak właśnie powiedziałby porywacz, wątpię. Głosu nie poznajesz? No właśnie, przestań, nie poznajesz mojego głosu. Jasne, co jeśli używasz Hextech TRK8 Pro do nagrywarki, tylko dajesz głos Kapitan Forge. O jemy. Nie wiedziałem, że Hextech da się sprowadzić do Bilgewater. Przejrzałem twoje sztuczki, nie skończę jak biedny Graham, nie ma mowy. Odsuń się, Sara, wyważmy drzwi, miejmy to z głowy. Ani drgną, zaryglowane, łatwiej byłoby rozwalić ściany. Musimy znaleźć inne wejście. Okej. Strzępki skóry. Solidna drewniana deska jest na tyle lekka, że prawdopodobnie możesz zabrać ją ze sobą. Weź deskę. Przepaść jest dość wąska, aby można było na niej włożyć deskę. Spoko. I jelo, idziemy dalej. Oczywiście, z Fortuna będziemy zgarniali. Kolejny strzępek historii. Magnum Opus. Poczytamy później, jak skończymy tu. Ale bym się teraz sam załatwił. Okej, kolejne pułapki. Ciekawe. Błogosławieństwo Rzecznego Króla. To się nie wydarzyło, okej? Okay? No kurde mać! Jasny gnint! Co wy sobie jaja robicie? Dobra, to ominąłem. Wygląda na ślepy zaułek. Wydaje się, że twoja kanalierka stworzyła doskonałą pułapkę. No chyba nie, bo tu niektóre aktywują, inne nie. Izabel może ma skłonność do paranoi, ale nie jest głupia. To musi być przejście, trzeba tylko dokładnie poszukać. Gdy Miss Fortune dowodzi drużynie, możesz użyć funkcji skanowania, aby aktywować poszukiwacze skarbu. Tylko znaleźć ukryte przejścia i przydatne przedmioty. No właśnie, widać ślady, jak ta Izabel czy Izabel się poruszała. Żeby sama się nie nadziać na to. Kolejna deska. Tak, tą deskę dajemy
Nie opuść. No deskę dajemy tutaj. Przechodzimy. Zabieramy tą deskę. Tą zresztą też. Tu dajemy jedną. Tu dajemy drugą. Zabieramy tą deskę i stawiamy tutaj. No i cyk, jesteśmy z drugiej strony. Kolejny strzępek historii. Lista zakupów. Okej. Tu jeszcze skarb, który trzeba w ten sam sposób, widzę, zgarnąć. Tu się ustawię, to mi pozwoli to zabrać. Kurde, mogę to przez chwilę wziąć. Tylko tą mogę zabrać. No, ale to nie wystarczy, potrzebuję jeszcze jednej. Halo, mogę to zabrać czy nie? Ale może od drugiej strony? No czemu tego nie mogę wziąć? No ale bez sens! Dobra, może tu gdzieś znajdziemy jeszcze jakąś deskę. Więcej pułapek. Takie moje szczęście. No i co teraz? Nic się nie stało. Chyba naszej mistrzyni pułapek skończyły się pomysły. Pomysły, albo być może materiały, kto wie. Sara, dobrze cię widzieć. Garamin tę zgraja łajdaków z Harry Hakurowa zmusił mnie do otwarcia drzwi. Naśladowali nawet twój głos. No comment. Czy zamierzasz ich dorwać? O, to naprawdę byłaś ty. Tak, w rzeczy samej. O, cóż, wrócę lepiej na okręt. Doskonały pomysł. Dobra, chyba nawet musimy znaleźć jeszcze jedną osobę do załogi. Bierzmy się za to. Dobra. Ale kurde, szkoda, że nie ma dialogu nawet takich, z chęcią bym posłuchał tej wymiany zdań. Poranna burza opowieści z Bilgewater. Okej. No. Kontur, jak mnie czasami się muszę ustawić, to jest normalnie beznadziejne. Dobra, okej, czyli teraz mogę się cofnąć do tej pierwszej deski i ją sobie zabrać. A potem postawić ją tutaj, żeby zgarnąć ten skarb. Dobra, czyli zabieramy to tutaj, zabieramy też tę deskę. Tu. Tu, chociaż nie mam pojęcia, jakie to się nie buja. Niech będzie. Pistolety bolcowe! O Jezu, genialna nazwa. Dobra, wymieniamy. O, jeszcze kolejne. Troszkę. Najpierw pistolery. Co one mają? Upust krwi. Zwiększenie szybkości, chyba mocy tam jeszcze było. Dobra. Księga wiedzy do Illaoi. Kolejna zresztą. Będzie tutaj. Cyk, cyk. Czy mogę coś u Illaoi dać? A właśnie, bo im jeszcze nie przyczyniłem, kurde. Czekaj, tutaj. Dobra, to za jeden, czy za dwa punkty coś tu jest. Zwiększa dodatkowe obrażenia krytyczne. Tutaj, zwiększenie zwolnienia z przeładowania, zwiększa moc ataku. Trafienie krytyczne. Możesz przenieść do 20. Uuu, no, też fajne.
Ale nie no, jak zaczynam z 15 punktami, no to... To nie jest aż takie złe. Zwiększa moc ataku... 10% wolny. Chyba poczekam jeszcze z tym jednym punktem. Albo nie, dobra, nie. Wpakujmy już ten jeden to w zwiększenie mocy ataku, potem się to wrzuci do tego. Braum. Masz co? Moc ataku. Tutaj trafienie krytyczne. Braum. W sensie tutaj jest trafienie na... Jeśli zostanie krytykiem, to na tarczę, ale to mnie nie interesuje, bo tutaj jest tutaj. Co może dać ci Loi? Zwiększa lifesteala, zwiększa wytrzymałość. Zaczynasz walkę z aktywną macką. Dziękuję. Ładnie. Piękności nie chcę sprawdzać. Jak to mam na sprzedaż tym daty. A, właśnie, czekaj, bo tak ja tak skaczę, a jeszcze mam jedną skrzynkę do sprawdzenia. Ale cholernie przytopowi mi się jakieś ognisko. Mieć deskę. Bo w byle jaką walkę się wdam, jestem martwy. Zostaw to. U. O, niebieski łańcuszek z neonowym koralowcem. Spoko. Co on dawał? Zwiększał zdrowie, wytrzymałość, ale moc ataku... Czemu? Tylko zdrowie i obrażenia. Ale moc ataku o dziwo jest mniejsza. Więc MF-ka tego nie potrzebuje. Nie... Kurde! Tu! Trzy... Tutaj. Zdrowie i wytrzymałość. Co mi daje ten medalion Clario? Czemu to się nie może w jakiś normalny sposób wycofywać? No, już potem słychać to moje klikanie myszki i ja dostaję potem strzał. Trafienie krytyczne podbija. To nie, to niech zostanie. Tutaj to. O, ale dobra, ile ojca możemy wymienić, bo ma zielony, to damy jej niebieski taki. No dobra, leci. Stąd. O tyle jest fajne, że dopóki nie odpocznę przy jakimś ognisku, to tu się też nie... A nie jest tutaj jednak szybki, jest winda. Przejdziemy się od razu do typa. Dzicha 10 prawie nagrania, ale muszę to jakoś. Chcę zmieścić w szokanie w jednym odcinku z tej ekipy. Zabieramy co się da. Tam do gondoli. Do gondoli pójdziemy później. Nie wiem, czy przy przechodzeniu między lokacjami się życie regeneruje. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli tak, to byłoby zajebiście. Za darmo bym sobie podbił punkty zdrowia. Tutaj gdzieś pamiętałem chyba. To? Dobra. Yep. Finn, to ty? A gdzie tam jest... Nie. Jest zwykł mojego chwilnego. Podejrzenie pijane ziomy. No a chciał, mówi klepiąc się w nogę, po czym wybucha śmiechem. Mówcie, no, sekrecycja w ulicy, znaczy się już ruszasz w rasieniu. Nie, jest nieśmierny. Przemóz chętnie dałem, żeby stanowić, że odpoczęli. O, zaraz, próbuję te włosy wybuchać mały, a ja ich wdupać nic nie mogę. Co by do roboty chcę gotować, tu jest się spoka z mielizmami, bo nie ma. Niech puszczę po serunku, mam pewnych rybów, coś jednak miał się poprawić. Może dziś się nieco rozejdzę za mnie? Pewnie. Chwalić was, chłopcy i panienkie. Dobra, nie, to już schodzi na tutaj jakiś dziwny akcent. Mówi. Na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Widzicie, no, lubię sobie takie różne zabawy wymyślać. Dobra, tego nie było. Dostanie się wam nawet więcej grosza, jak no tylko mi za pierwszym razem zgadniecie imię załoganta oraz co ja bym chciał, żebyście mu dali. Musicie znaleźć Lina i zanieść mu księgę. Następnie musicie namierzyć Slima i dostarczyć mu te racje żywnościowe. Na koniec wytropcie Fina i przekażcie mu ten sprzęt do nurkowania. Ok. Lin księga, Slim żarcie, Fin nurkuje. Jeśli nadmiar woskowiny zalega wam w uszach, przypominam, traficie zarówno imię oraz przedmiot za pierwszym razem, a otrzymacie dodatkową kasę, mówi.
albo nie nazywam się Szklanooki Joe. Mężczyzna zarżał i ponownie klepnął się w nogę. Na kogo? Jak dorobiłeś się Szklanego Oka? Tak, pamiętam ten feralny dzień, jakby to było wczoraj. Od wschodu szła burza, a mocniejszy wiatr miał dość szybko nas dopaść. Wschodnie wiatry, szatańskie pomioty, mówię wam. Niektórzy powiedzieliby, że to omen. Głupio zrobiłem, wybierając się tego wieczora na ryby, ale mój przyjaciel Jeremy bardzo chciał złowić sobie kolację i potrzebowało towarzystwa. Dotarliśmy do doków, a wschodni wiatr niemal zerwał mi kapelusz z głowy, a to był pierwszy znak, jaki sygnalowałem. Przygotowaliśmy przynęty i wędki, ależ mieliśmy wędki. Ryby niestety nie brały. Bo wiecie, wyczuły wschodni wiatr i wiedziały, co należy zrobić. Czasem to zwierzęta, którzy lepiej znają otaczający nas świat. Tak jak muchy, które doskonale wiedzą, kiedy ktoś umrze, no długo nim do tego dojdzie. Okej. Okay. Jeremy dostrzega, że na płciznach portu niczego nie złowi, dlatego zaczął zastanawiać się nad rozwiązaniem, stwierdza, że musi zarzucić przynęte jeszcze dalej. Dużo dalej. Wyciąga więc żyłkę, bierze potężny zamach i macha tą ręką, jakby chciał wywołać burzę. Problem w tym, że żyłka z hakiem powędrowała za jego plecy, a ja w swojej naiwności uznałem, że najbezpieczniejsze miejsce to właśnie stać za rybakiem. Ostry jak brzytwa haczyk poleciał w moją stronę. O kurde. Wiem, co sobie myślicie, że to haczyk załatwił starego Joe... Nie? Załatwił starego Joe'ego. Nie powiadam, to nie był haczyk. Uniknąłem haczyka. Jakże? Przeleciał nad głową starego Joe'ego. Oj tak. I wtedy stała się tragedia. Znikąd pojawiło się ptaszysko gnane wschodnim wiatrem i dopadło do mojego oka jak szalone. Przeklęte wschodnie wiatry, mówiłam. To był najprawdziwszy omen. W każdym razie połatali mnie. W miejscu starego oka wsadzono mi nowe szklane, a to była niczyja wina. Ptak to ptak, pewnie pomyślał, że moje oko to jakaś błyskotka, którą dekoruje swoje gniazdo i w ten oto sposób moi mili Szklanooki Joe otrzymał swoje szklane oko. Tak bardzo lubię, że drugie oko może też sobie... O nie, może lepiej nie. Ciekawa historia. Historia, jaką zapamięta się do końca życia. Teraz działajcie, macie za mnie i się nie ociągajcie. Dobra. Znajdźcie poza te dzielnice, na pewno nie poleźli. I to szybko, zanim mi się słońce za żagle schowa. Nieco dobroczynności nikomu nie zaszkodzi, mam taką nadzieję. Okej, okay, tu. Dobra, lecimy. To jest rzecz, którą mogę tak przy okazji zrobić tak naprawdę. Bo i tak szłem do gondoli, no to przy okazji obskoczę sobie tutaj tych wszystkich ziomków. Dobra, to będzie... No. Nie, to będzie ten. Elegancki marynarz wygląda na pogrążonego w myślach, wręcz śniącego na jawie. Na nosie ma ślady świadczące o tym, że wcześniej ma założone okulary do czytania. Bierze głęboki oddech, zabawny jak zapachem mogą przywołać wspomnienia z minionych lat. Wyglądacie, jakbyście mieli do mnie jakąś sprawę. Czy Szklanooki Joe was przysłał? Jesteś Lin? To ja domyślam się, że macie też coś dla mnie. Dobra, Lin miał księgę. Doskonale, zachodziłem w głowę, gdzie też się podziała ta księga. Domyślam się więc, że Szklanooki Joe już na mnie czeka. Udam się więc na miejsce. Mówi i odchodzi. Dobra. No i poszedł. Dalej ktoś tu jest? Po prostu tego cel się jeszcze nie zaktualizował. No nie, no chyba tutaj nie ma. Dobra, czyli idziemy teraz tutaj. Przekonanie. No czemu? Mega Kelburosa to podobno wielka bestia i ma maski. Bóg nie czciliby żadnej bogini, która nie byłaby silna jak diabli. Aha, super! Czyli finalnie nie dowiedziałem się, dlaczego mówią na Mega Kelburosa broda ta dama. Ja za daleko odszedłem. Dobra, czyli będzie tutaj? Nie, będzie w górze. Wydaje mi się, że pokonałem wszystkich, którzy mieliby do mnie jakieś wąty, więc coś się aż tak nie martwię o walki, ale w razie gdyby jakoś miał się odbić, to wpieprzam w te pędy. Rosły mężczyzna stoi leniwie na gwarnej ulicy. Na jego koszuli widać plamy pochodzące z przynajmniej trzech różnych napojów i posiłków. Jakby w całości pochłonęło go jedzenie, a jednocześnie zupełnie nie zważał na to, czy trafia do ust. Nie grzeszysz wzrostem, co? Właściwie to przy mnie każdy wydaje się drobny, rucz pod nosem. Jesteś slim? A no to ja. Macie to coś tam dla mnie macie, co? Czuję, że coś macie.
to dla Slima było żarcie. Jak tylko Slim dostaje swoje racje, wpycha je w całości do ust i połyka bez przeżuwania. Co? Okej, to gość musi naprawdę śliskie gardło. Pora bym chyba wracał do szklanookiego Joe'ego. A Boże, on w ogóle to jest cały czas szalonooki tam przeczytałem, a tam szklanooki było. Za pierwszym razem. Na pewno ma więcej żarcia. Rzuca i odchodzi. Dobra. Finn był chyba ten ostatni, czyli on tam gdzieś sobie stoi po środku. Ten? Jesteś Finn? To ja. Musiał was przystać mój szef. No, masz tutaj sprzęt umiarkowania. O to chodzi, sprzęt umiarkowania. Kurczę, teraz będę mógł z nim pływać. Chyba muszę iść do szklanookiego Joe'ego. Na razie. No dobra. Idziemy w takim razie, wracamy do ziomka. No i tutaj będzie taki ładny, zgrabny powrót. Bardzo szybki. Jest cała ekipa. Widzę, że nie podróżowaliście po drodze. Moja załoga powróciła na dodatek ze swoimi przedmiotami. Przekazuję wam torbę pełną monet. Tak jak obiecałem, a teraz się. A jeszcze premia, trzeba o tym pamiętać. Miłego. Nice! 750 golda, tak totalnie za nic, tak naprawdę. Tak, coś lubię. Dobra, żeby skompletować załogę, to muszę tą gondolę do magazynu sobie wynająć, więc przejdźmy się. Magazyn hardych haków. Może do zatoki na razie, bo on się przeszedł do szarej zatoki, tam odpoczął przy ognichu. I przy okazji będzie to, myślę, taki ładny... Chyba, że tutaj gdzieś jest punkt odpoczynku. Jest, nawet jeszcze bliżej, bo tutaj plotkary zaraz, no to jeszcze lepiej. Teraz będą się przeładowywać lokacji dwukrotnie, po prostu się przejdę. Dobra, tutaj... No, teraz nie będzie się ze mną walczyć. Tutaj handlarz. Sprzedajemy. A, dobra. Teraz nie sprzedał tego, co nie chcę. Okay, bo to miałem właśnie dać do tego. Do Brauma. Będzie zamiast tego. Na ramiennik Marudera. Zobaczmy. Zwiększa wartość szybkości, wartość uniku. Szybkość. Ale ogólnie widzę, że jest na minus. Pomimo tego, więc chyba jednak to sprzedam. Bo to jest tylko dla Brauma, to jest takie na ramieniu ekskluzywne dla Brauma, więc nikomu innemu się to nie przyda. No, a też nie jest jakiś mega dobry, więc adios. Tutaj wszystko sprzedajemy. Bo tego na co sprzedawać. Skrystalizowana mgła. To już zgarnąłem wcześniej, trochę czytałem. I tutaj dalej też nic nie mam. Kurde, nie wiem czy zgarnąłem sobie jedną rybę, którą mogę sprzedać za czarną koronę, tylko nie wiem komu mogę to sprzedać. W sensie nie wiem gdzie jest handlarz ryb. Odpocznij. Niestety nie było nowej rozmowy, a szkoda, ale za darmo się wyleczyłem. To mi się podoba najbardziej. Dobra, może zobaczę sobie na mapie. To jest co? Tu jest skar. A, tu jest sprzedawca ryb, to miło. O, i zaraz obok jest łowisko. Świetnie, no to dobra. To ja w takim razie tu się z wami pożegnam. Przejdę tylko sobie do tego łowiska, ja tam sobie poza nagraniem połowie. I zaraz potem do ziomkowi obok, na początku kolejnego odcinka, sprzedamy wszystkie te fanty. O, tu jeszcze jakaś rozmowa, no wtedy czekam, za chwilę będzie czekała, więc... O, bo właśnie, na koniec odcinka, ja już się z wami żegnam. Będę mi tyle do usłyszenia, do widzenia. A na koniec puścimy... Krótką, bo krótką, ale jakąś rozmowę. Przepraszam. Ale i to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Wood King. Cześć! Iloi, opowiadają może o tobie jakieś historie? O zwiastunce prawdy, Buru? Jestem jedną z wielu zwiastunek prawdy. Nie słyszałam niczego o sobie. A ty? Mówią coś o tobie we Freljordzie? No jasne! Dobrze jest mieć mity, legendy! Freljord jest ich pełen!